braci i jedna pasja, to znaczy pszczoły. Skąd ta pasja, panie Macieju? Można powiedzieć, że pasję do pszczół wyssaliśmy z mlekiem matki. Jest w naszej rodzinie od wielu lat. Dlatego, że nasz pradziadek był edukatorem pszczelarskim w okresie przedwojennym i międzywojennym. I w okresie, kiedy był w obozie, jedyny znak życia, który dał, to była kartka z napisem: jestem zdrowy, przechowajcie mi pszczoły. Dwaj bracia i jedna wspólna pasja. Pszczoły. To ich całe życie. Hobby połączyli z ciężką pracą i w ten sposób stali się właścicielami 2,5 miliona pszczół. Kilka lat temu ich pszczele królestwo zostało doszczętnie zniszczone przez nieznanego dotąd sprawcę. Determinacja dwóch braci, Rafała i Macieja, oraz ogromna miłość do pszczół sprawiły, że wielką tragedię zamienili w wielki sukces. Stworzyli pierwszy w Polsce bank pszczeli i to oni dzisiaj pomagają tym, którzy zostali dotknięci wytruciem lub zniszczeniem pasiek. II wojny światowej i po II wojnie światowej nasz dziadek przybrał pseudonim Pszczoła, co było symbolem tego, że pszczoły w naszej rodzinie były bardzo, bardzo ważne. Obaj urodziliśmy się na wsi, obaj pośród tych pszczół chodziliśmy, urodziliśmy się i zawsze mieliśmy możliwość obserwacji, chociażby nawet podczas prac pomocy, że tak powiem, czy prac związanych z rolnictwem, bo nasi rodzice zajmowali się rolnictwem i ogrodnictwem. Kawałek sadu i takiego sadu tradycyjnego ze starymi odmianami drzew owocowych, gdzie chętnie wspinaliśmy się i buszowaliśmy od wczesnej wiosny w koronach tych drzew. Szukaliśmy, patrzyliśmy, co tam się dzieje i obserwowaliśmy kwiaty, zauważaliśmy te pszczoły. Przede wszystkim byliśmy wychowani w takim duchu poszanowania dla natury i otaczającego nas świata. Tak? Czasem mówię, że miliony drzew i miliony kwiatów w swoim życiu już posadziłem. Też dla pszczół zawsze to było w konsekwencji, że zawsze będą pszczoły, że to są rośliny pożyteczne, że tym pszczołom trzeba pomóc, że trzeba to dla nich zrobić, trzeba to dla nich posadzić, bo my jako ludzie obserwujemy i chcemy mieć te kwiaty, chcemy, żeby nasze ogrody i otoczenie kwitło nam od wiosny do jesieni i kierując się swoim jakby wymaganiem, że nam się to po prostu najzwyczajniej w świecie podoba, my pomagamy też i tym pszczołom, i tym dzikim, i tym mniej dzikim. Pszczoły. 3 razy P. Pszczoły, praca, pasja. Jest to niewątpliwie bardzo ciężka praca, ale też bardzo mocno satysfakcjonująca, dająca wiele radości. Dla nas podwójnie, dlatego że z jednej strony jest to radość z obcowania z pszczołami, z dzikimi owadami, dla których jesteśmy po prostu pomocą. A z drugiej strony jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy dla ludzi, jesteśmy po to, by pomagać innym. Niewątpliwie praca z pszczołami jest wymagająca. Często podczas rozmów z pszczelarzami, którzy rozpoczynają swoją przygodę lub ludźmi, którzy chcą zaprosić pszczoły do swojego najbliższego otoczenia. Rozmawiamy na ten temat, że hodowla pszczół jest po prostu jedną z najtrudniejszych hodowli w ogóle. Panie Rafale, czy z pszczołami można się zaprzyjaźnić? Oczywiście, że można się zaprzyjaźnić z pszczołami, mimo tego, że są owady ciągle zmieniające się i dzikie i w zasadzie za każdym razem jak zaglądamy przychodzimy do nich, zaglądamy do ula, to widzimy inne pszczoły, tak trzeba powiedzieć, bo te pszczoły w sezonie, kiedy zbierają, po prostu pracują na kwiatach, zapylają, zbierają miód, kiedy żerują, one wtedy żyją najkrócej. Zapraszam w odwiedziny do pszczół miodnych. Pszczoła miodna jest
jedną z 470 gatunków pszczół żyjących w Polsce. Tworzy duże, liczne rodziny. W trakcie sezonu wegetacyjnego podąża swoim rozwojem za rozwojem roślin i w szczycie sezonu, czyli na przełomie maja i czerwca, potrafi osiągnąć liczebność nawet 100 tysięcy owadów w jednym ulu. Ta liczebność jest jej niezbędna, by w szybki sposób zgromadzić duże zapasy pokarmu na zimę, ponieważ w przeciwieństwie do innych pszczół ta jest aktywna zimą, zbija się w kłąb i przeżywa zimę dzięki temu, że jest ich dużo. Nasze pszczoły banku pszczelego są zaopiekowane. Mają odpowiednie warunki do tego, by tutaj się rozwijać, by świadczyć nieodpłatną pomoc w przypadku wytrucia lub zniszczenia pasiek i być zawsze gotowymi do tego, by wyruszyć w drogę nawet na drugi koniec Polski. Dzięki swojej pasji stworzyliście wielkie królestwo pszczół, ale spotkała was bardzo przykra historia, panie Macieju. Co się wydarzyło z tym królestwem pszczół? Historia programu Tak dla Pszczół i Banku Pszczelego rozpoczyna się w chwili tragicznej, dlatego że 19 września 2018 roku prywatna pasieka Rafała została zaatakowana przez nieznanego nam dotąd sprawcę, który postanowił unicestwić nasze rodziny pszczele. No, zginęło wtedy 66 rodzin pszczeli. Blisko 2,5 miliona pszczół. Te pszczoły po prostu uległy zatruciu. Uległy zatruciu w sposób zdalny, ponieważ pasieka była zlokalizowana bezpośrednio przy domu i w zasadzie pierwszy ul obserwowałem z okna swojego salonu i był to 10 metrów od ściany, natomiast do południa jakby wszystko z tymi pszczołami było w porządku. Później, gdy wróciłem po przerwie do pasieki, zauważyłem bardzo intensywny ruch, po prostu te pszczoły zaczęły nagle wracać bardzo intensywnie z terenu. Jak wracały, tak wracały tak intensywnie, że nie mogły się pomieścić we wlotach uli, ale osiadały też na daszkach, na ścianach, na ziemi przed ulami i tam właściwie w konwulsjach dokonywały żywota, można powiedzieć. Po prostu wracały z objawami ostrego zatrucia. Wiemy o tym, że został jakiś środek został użyty do tego celu. Wiecie czym? Wiemy czym, dlatego że były wykonane zgodnie z procedurami badania. Próby zostały pobrane przez komisję do spraw potwierdzenia ostrego zatrucia pszczół. To nie mogło powodować tego, że my się nagle na cały świat obrazimy. Rafał wtedy powiedział bardzo ważne słowa, których się do tej pory trzymamy, że za zło trzeba odpłacać dobrem w zdwojonej sile. I tak też robimy. Ważne jest to, że działania Banku Pszczelego i programu Tak dla Pszczół, który utworzyliśmy po tragicznym wytruciu pasieki prywatnej w 2018 roku, powstały dzięki współpracy społecznej ludzi, setek tysięcy ludzi, dobrej woli, którzy po prostu chcieli nam w tej sytuacji pomóc, a także partnerów zewnętrznych, instytucji publicznych i dzięki temu jesteśmy u progu istnienia instytucji pomocowej, która jest prawdopodobnie pierwszą tego typu instytucją na świecie. Narodził się pomysł, zapowiedziałem, że się nie zgadzam z takim traktowaniem pszczół i
można powiedzieć, też mojej osoby i powiedziałem, że muszę to bardzo głośno wykrzyczeć, że się z tym nie zgadzam i że na takie sytuacje się nie zgadzam, żeby pożyteczne, bardzo pożyteczne i ważne dla człowieka pszczoły zostały tak, w tak perfidny sposób po prostu celowo zatruwane, tak? Więc powiedzieliśmy, że muszę coś z tym zrobić, że nie potrafię siedzieć bezczynnie i że trzeba to o tym światu opowiedzieć. Moją prywatną pasiekę odbudowaliśmy, założyliśmy pasieki Banku Pszczelego, założyliśmy zupełnie taką niezależne. Zupełnie niezależne, założyliśmy instytucję, która jest instytucją pomocową i pomagamy pszczelarzom w odbudowie ich pasiek, bo wiemy, jaka to jest wielka tragedia, jak traci się dorobek, jak traci wielu lat pracy, jak traci się po prostu nawet materiał genetyczny pszczół. Pszczoły w Banku Pszczelim są pod opieką zarówno weterynaryjną, jak i opieką moją i mojego brata. Wspólnie doglądamy ich niemal każdego dnia w różnych lokalizacjach. W tym momencie tych pasiek jest kilka zlokalizowanych wokół Rzeszowa, natomiast centrum organizacyjne Banku Pszczelego znajduje się w mieście Rzeszów i stąd dystrybuowana jest pomoc dla poszkodowanych pszczelarzy w każdy zakątek naszego kraju. Jak wyglądają te spotkania z tymi osobami, którym pomagacie? Spotkania z osobami, którym pomagamy, są niesamowicie miłe. Widać, że bardzo na nas liczą i widać niezliczone pokłady energii po prostu, że to po prostu jest niesamowite, jak się przyjeżdża z tymi pszczołami i pokazuje, zaczynamy wyjmować te ule i na twarzach osób poszkodowanych pojawia się uśmiech, taki uśmiech szczery i od ucha do ucha, można powiedzieć. Pierwsze 3 lata naszej pracy poświęciliśmy temu, by stworzyć pasieki Banku Pszczelego, stworzyć całą logistykę funkcjonowania banku po to, żeby pomoc mogła być udzielana systematycznie i stale przez kolejne przynajmniej kilkadziesiąt lat. Naszym marzeniem jest to, by ta pomoc była już trwała, by instytucja trwała przez wiele, wiele, wiele lat. Z nami bardzo dużo pszczół się zaprzyjaźniło. Mamy ponad 150 rodzin pszczelich w Banku Pszczelim. No systematycznie chcemy zwiększyć. Ciężko się pszczoły liczy, szczególnie teraz jeszcze nie jest zakończony sezon, więc ostatecznie jeszcze zobaczymy, z jaką liczbą rodzin pszczelich wejdziemy w zimowlę, ale chcemy się też z nimi w 100% przywitać na wiosnę. Mamy drugą połowę lata, pszczoły mieszkają tutaj w tym ulu, mają jeszcze nadstawkę, ponieważ w lokalizacji tej pasieki jeszcze pojawia się nawłoć i tutaj proszę Państwa, proszę zobaczyć, ramka jest ciężka, ramka jest wypełniona w całości, wypełniona miodem. Trzeba pamiętać, że pszczoła miodna, mimo tego, że jest bliska nam, bliska jest człowiekowi i że jest, można powiedzieć, częściowo udomowiona, jest nadal owadem dzikim. Tutaj tysiące owadów, każde zachowują się według własnego uznania. Mimo tego, że ja teraz tą ramkę trzymam, mimo tego, że ja mogę te pszczoły dotknąć, ja cały czas mam na sobie też kapelusz i też jestem zabezpieczony przed przypadkowym użądleniem. Tutaj jest osobnik męski. Gdzie? Tu w tym miejscu jest osobnik męski. Tego osobnika męskiego możemy złapać i możemy go tutaj podtrzymać. On nam będzie bez problemu po ręce chodził. Jest królowa pszczół tutaj? Królowa pszczół jest, tak oczywiście w każdej rodzinie jest królowa. I ta królowa jest tutaj głęboko w dolnej części tego ula. Moglibyśmy na początku życzyć pszczelarzom tego, żeby pomoc banku nie była potrzebna. Nie dlatego, że my nie chcemy jej udzielić. Życzylibyśmy sobie i im, żeby pomoc banku nie musiała być angażowana ze względu na to, że nie dochodzi do takich czynów.
że nie ma już zniszczeń, że nie ma już zatruć, że możemy już rozmawiać ze sobą otwarcie, że możemy sobie dobrze życzyć sobie i pszczołom. Czego byśmy życzyli pszczołom? Przede wszystkim życzylibyśmy im, żeby zawsze miały gdzie żerować, żeby zawsze miały pokarmu bez granic. I życzylibyśmy, żeby pszczołom, żeby też wszystkim pszczołom i innym owadom bardzo pożytecznym, żeby nasz wpływ jako ludzi w środowisko, w którym żyjemy, był na tyle zrównoważony, żeby te pszczoły mogły się z każdym kolejnym rokiem czuć coraz lepiej, coraz bezpieczniej i coraz swobodniej mogły po prostu funkcjonować razem z nami. Równolegle z Bankiem Pszczelim funkcjonuje także autorski program Tak dla Pszczół, który działa na rzecz edukacji pszczelarskiej i pomocy w sytuacjach kryzysowych. W tej inicjatywie pomogło ponad 1200 osób z każdego zakątka Polski. Każdy zakwalifikowany do wsparcia materialnego może otrzymać nieodpłatnie i bezinteresownie do 20% utraconych pszczół. A pszczołom przecież warto pomagać, bo zwinnie dla nas pracują i miód nam produkują, by wszyscy się cieszyli i jak najdłużej w zdrowiu żyli.